Na dzisiejszym nagraniu opowiemy sobie o soczewkach. Najstarsze przyrządy optyczne skonstruowano około 2000 lat temu, tak możemy przeczytać w książce. Źródła greckie i rzymskie opisywały, że można używać zaokrąglonego szklanego naczynia wypełnionego wodą do otrzymywania powiększonych obrazów różnych przedmiotów. Szklane soczewki powstały znacznie później. Je wykorzystujemy obecnie do korygowania wad wzroku. Przy konstrukcji urządzeń także wykorzystujemy soczewki. Mam tu na myśli lunety, mikroskopy, aparaty fotograficzne i kamery. Co to jest w ogóle soczewka? Soczewka to ciało przezroczyste, które jest zbudowane najczęściej ze szkła lub innych obecnie substancji, które mają inny współczynnik załamania światła, ale w te szczegóły już nie wchodzimy. Taka typowa soczewka, ona jest ograniczona z obu stron powierzchniami kulistymi. Soczewka może wyglądać w ten sposób. Wtedy to będzie się nazywała soczewka wypukło-wypukła. Może być też taka soczewka, która nie tylko będzie miała dwie części wypukłe, ale może mieć jedną część płaską, czyli może wyglądać w ten sposób. Wtedy to by się nazywało płasko wypukła. Płasko płaska rzadko kiedy się zdarza, właściwie to nie byłaby potrzebna taka soczewka. Może być też soczewka wklęsła. Wklęsła soczewka będzie wyglądała w ten sposób. Może być wklęsło płaska. Wówczas wygląda tak. Może być wklęsło wklęsła. Płasko wklęsła też może być. Zależy jak patrzymy na to. Wklęsło płaska, płasko wklęsła. Tutaj może być płasko wypukła albo wypukło płaska. Będzie wiele kombinacji soczewek. Pewnie i tak pod koniec, jak będę mówił na nagraniu, to i tak to się nagra. Z jakimi typami soczewek mamy do czynienia. Taka soczewka, ona się zachowuje podobnie jak pryzmat, czyli będzie załamywała przechodzące przez nie promieniowanie świetlne. Soczewkę wypukłą tutaj opisałem. Ta soczewka wypukła, ona odpowiada sytuacji takiej, że mamy dwa pryzmaty. Pryzmat jeden i drugi pryzmat. I te pryzmaty są ze sobą zetknięte podstawami. I teraz z racji tego, że tą soczewkę wypukłą mogliśmy przedstawić przy pomocy pryzmatów, możemy przejść do bardziej szczegółowych rzeczy. Tak się rysuje schematycznie soczewkę skupiającą. Dlaczego tak? No bo tutaj w sumie był tak trójkąt, więc teoretycznie tu jest taki trójkącik. I tutaj był trójkąt, więc tutaj też był trójkąt. Oczywiście tych trójkątów się tak dokładnie nie rysuje, wystarczy narysować strzałkę w górę i strzałkę w dół. Ja mam trochę inną technikę zapamiętywania, nie na zasadzie tego pryzmatu, tylko taką, że soczewka wypukła, powiem też o tym później, ona jest skupiająca. Będzie skupiała promienie świetlne. Więc w ten sposób się rysuje, bo ona będzie skupiać. A teraz ta soczewka wklęsła. Ta soczewka wklęsła, o tutaj przedstawiona, ona odpowiada sytuacji takiej, że mamy dwa pryzmaty, ale w taki sposób ze sobą zetknięte, czyli jeden pryzmat i drugi pryzmat. Czyli one są ze sobą zetknięte wierzchołkami. I wówczas schematycznie możemy taką soczewkę narysować w ten sposób. O tak. Dlaczego tak? No bo w sumie tu jest trójkącik i tutaj też jest trójkącik. Można tak, ale lepiej po prostu o tak. Ja mam znowu inną technikę zapamiętywania. Soczewka rozpraszająca. Czyli wklęsła, ona jest rozpraszająca. Ona ma za zadanie rozproszyć promień świetlny, czyli jak promień świetlny leci, to ulegnie rozproszeniu. Dlatego jest taki symbol. To jest mój sposób zapamiętywania. Możecie się tego nauczyć z pryzmatami. I teraz dalsze rozważania, tak jak w książce jest opisane,
poprowadzimy na zasadzie soczewki dwuwypukłej, czyli tej wypukło-wypukła. Ja to poglądowo narysowałem po prostu bez użycia cyrkla. Tak się robi. Normalnie się powinno wziąć cyrkiel. Powiedzmy, że odmierzamy 2 cm. Odmierzam. A z racji tego, że te kropki są nieregularne, to odmierzę po prostu 4 kropki. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam taką jedną. I teraz tutaj narysuję drugą. Dobra, narysowałem coś takiego. Tutaj były środki. Środek pierwszy, środek drugi. Narysowałem tak naprawdę okręgi. Mogę poprowadzić prostą. Ona się nazywa osią optyczną. I to, co nam tutaj powstało, to jest soczewka. Wypukło, wypukła. Czyli dokładnie ta sytuacja, którą rysowałem, o tutaj. Ona powstaje po prostu z połączenia dwóch okręgów w ten sposób. Może oczywiście powstać soczewka taka. Że tutaj utniemy o taki fragment. I powstanie taka soczewka. To jest wtedy płasko wypukła. Płasko wypukła. Może też powstać taka, tylko nie wiem, czy mi wyjdzie, bo to jest trochę trudniejsze do narysowania. Zmniejszam trochę promień. Tu jest środek pierwszego okręgu, tu jest środek drugiego okręgu, tu jest O1, O2. Tutaj był po prostu środek jednego okręgu. Mamy taką sytuację i tutaj jest taki półksiężyc jakby, w sensie to nie jest półksiężyc, tylko sierp. Powstała soczewka w kształcie sierpa. To jest soczewka wklęsło-wypukła. W ten sposób się czyta, więc teoretycznie one powstają z powierzchni kulistych, które zostały odpowiednio połączone ze sobą albo ucięte. I teraz jak weźmiemy taką soczewkę dwuwypukłą, którą schematycznie narysuję w ten sposób, czyli biorę tą soczewkę, rysuję jako rysunek schematyczny i poprowadzimy przez nią wiązkę promieni równoległych do osi optycznej, tutaj jest oś optyczna. Jeżeli poprowadzimy wiązkę promieni laserowych, na przykład równoległą, zobaczcie, o tak, leci jeden laser i tu świeci drugi. Dwa promienie wystarczą, mógłbym więcej narysować. No dobra, narysuję więcej. One lecą z lewej strony na prawą. To taka wiązka promieni, która jest równoległa do siebie, jeżeli padnie na soczewkę dwuwypukłą, ona przejdzie przez jeden punkt położony na tej osi optycznej i ten punkt będzie się nazywał rzeczywistym ogniskiem soczewki. One się załamują na przykład tu. Ten się załamuje tu. Ten się tu załamuje. Ten się tu załamuje i ten też w ten sposób zostaje skupiony. Wszystkie się przecinają w tym samym punkcie. To jest punkt F. Z tej strony jest F. Jak tutaj na przykład było 2,15. Tu tutaj też będzie 2,15. To jest ognisko rzeczywiste soczewki.
I ważne jest to, że każda soczewka skupiająca posiada dwa ogniska położone po przeciwnych stronach. Jedno tu na przykład, a drugie tu. I one są w jednakowej odległości od środka. Dlatego jak mierzyłem linijką, to zmierzyłem, że na przykład odtąd dotąd jest 2,15 i odtąd dotąd też było 2,15. Odległość ogniska od środka soczewki nazywa się ogniskową F. Ta ogniskowa też już używaliśmy wcześniej w zwierciadłach. Gdybyśmy mieli następującą sytuację, bierzemy tą soczewkę skupiającą. Na jej osi optycznej, załóżmy, że tutaj jest ognisko i tu jest ognisko, czyli w odległości trzech kropek, z tej strony trzy kropki i z tej strony trzy kropki, taka sama odległość jest. Jeżeli udałoby nam się umieścić niewielkie, bardzo mocne źródło światła, na przykład tutaj, i te źródło światła świeciłoby jak słońce, czyli we wszystkie strony, to te promienie świetlne po przejściu przez taką soczewkę, zobaczcie, ona to wysyła wszędzie. Tu wysyła, tu wysyła, tu wysyła, tu. Tu i tak dalej. Oczywiście tutaj też wysyła, ale tamte nas nie interesują, bo one nie padają na soczewkę. Te nas nie interesują, bo one nie padały. Interesują nas te, które padają na soczewkę. No to jeżeli one będą padać na soczewkę, to ta soczewka spowoduje, że powstanie wiązka promieni równoległych do siebie. O taka. Czyli jeżeli będą wychodzić z ogniska, to polecą potem idealnie równolegle do siebie. Narysuję strzałki, żeby zasymbolizować, w którą stronę leciał promień. W tą stronę lecą promienie świetlne. I teraz taką wielkością, która charakteryzuje soczewkę, jest tak zwana zdolność skupiająca. Pisze się ją jako Z. Ta zdolność skupiająca, ona ma taki wzór. Czyli jest odwrotnością ogniskowej. Jednostką zdolności skupiającej, tak się symbolizuje, że pokazujesz jednostkę. Jednostką zdolności skupiającej jest 1 przez metr. No, na rysunku odczytywałem, że to były centymetry, tak? Mówiłem 2,15. Ok, normalnie w zadaniach będzie się podawało w metrach, więc zdolność skupiająca to jest inaczej 1 przez metr. I co jest ważne? 1 przez metr to jest inaczej dioptria. Po prostu 1D. To jest jednostka zdolności skupiającej. Czyta się jako dioptria. Jedna dioptria to jest 1 przez metr. Tak po prostu. Gdybyśmy wzięli na przykład, że ogniskowa wynosi pół metra. Zobaczcie, biorę to jako pół metra. Pół metra zapisałem jako ułamek. Jeżeli jest takie dzielenie, jeżeli jedynkę dzielimy przez to znaczy, że jedynkę mnożymy przez odwrotność tego. Najpierw napiszę tak, to jest to samo. Czyli mnożę przez odwrotność, czyli wyjdzie mi po prostu odpowiedź 2. Metr zostaje na dole, czyli to jest 1 przez metr. Czyli to jest po prostu dwie dioptrie. Czyli jak masz ogniskową, która wynosi pół metra, to znaczy, że masz dwie dioptrie. Jak będziesz ogniskową miał, która wynosi 1/3 metra, to będzie 3 dioptrie. I tak dalej to się robi. Po prostu wykonuje się dzielenie. Teraz no, narysowałem przykłady soczewek skupiających, czyli wypukłych. Wypada teraz narysować soczewki wklęsłe. Wklęsłe powstają w ten sposób. Bierzemy jeden na przykład. Rysuję jeden okrąg. Najgorsze, co może być podczas rysowania, to ci, że wypada ci cyrkiel z ręki. Mamy tak. I teraz rysuję drugą. Tu był środek okręgu. Tutaj też. O1, O2, no bo pierwszy okrąg i drugi, sam sobie numeruję. I to, co powstało, o tutaj,
To jest soczewka wklęsło wklęsła, która jest rozpraszająca. To też oczywiście zaraz opowiem. To jest inaczej wklęsło wklęsła, czyli w podręczniku jest napisane jako dwuwklęsła. A tamte jak było opisane, wypukło wypukła była w podręczniku napisana jako dwuwypukła, ta była jako płasko wypukła, a ta była jako wklęsło wypukła. Dobra. No a tu mamy wklęsło wklęsłą. Teraz mogę jeszcze inną narysować. I tu miałbym prostą. Taka soczewka, która by tu powstała. Trochę dużo wyszło, ale mniejsza o to. Ta soczewka nazywałaby się wklęsło płaska. Wklęsło płaska. Właściwie to ona jest napisana jako płasko wklęsła. Płasko wklęsła. Teraz trudniejsza jest do narysowania. Bierzemy jeden okrąg, trochę większy. I drugi okrąg, trochę mniejszy. Dobra, tu był jeden środek, tu był drugi środek. Co jest ważne, tutaj, jakbym wziął, to by powstała soczewka wypukło wklęsła. Czyli schemat jest następujący. Czytacie od prawej strony do lewej. Wypukło wklęsła, płasko wypukła, wklęsło wklęsła. I z tej strony tak samo. Wypukło wypukła, wypukło płaska. Chociaż tu akurat użyli słowa płasko wypukła, a tu użyli słowa wklęsło płaska. Czyli w tych soczewkach skupiających czytacie od lewej do prawej. Ale nazewnictwem się aż tak nie przejmujcie. Płasko wypukła jest ok, jak napiszecie. No bo jest płaska i potem jest wypukła. Ta jest wklęsło wypukła, jest ok, wszystko. Problemem jest tutaj. No ta jest wklęsło wklęsła, jest ok. Ja tu bym użył, że to jest wklęsło płaska. I być może jakiś fizyk, który jest przewrażliwiony, by mi uznał, że mam 0 punktów, no bo pan powinien to nazwać płasko wypukła, płasko wklęsła. A nie wklęsło płaska. Czyli kolejność jest dla nich istotna, dla mnie nie akurat. Czyli rozpraszające soczewki czyta się od prawej do lewej, a skupiające się czyta od lewej do prawej. W ten sposób możecie zapamiętać. I co jest istotne w takiej soczewce rozpraszającej? Soczewkę rozpraszającą już wiecie, że się rysuje w ten sposób. No bo ona ma rozpraszać promieniowanie. Rysuje oś optyczną. Na tej osi zaznaczam ogniska. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli co cztery kropki. Zaznaczyłem ogniska. I teraz, gdybym puścił wiązkę promieni równoległych do osi optycznej, która leci z lewej strony do prawej, o taką. Jakbym puścił taką wiązkę promieni równoległą, to one po przejściu przez soczewkę, która jest rozpraszająca, czyli wklęsła, utworzyłyby wiązkę promieni rozbieżnych, czyli one by się, z racji tego, że to jest soczewka rozpraszająca, ona ma rozproszyć te promieniowanie. I te promieniowanie poleci tam. Te poleci tam. Te poleci tam, a te poleci tam. To nie jest na oko rysowane, to jest bardzo ważne, żeby się tego trzymać. Słuchajcie, one rzeczywiście tam polecą, ale co jest istotne, jak rysowałem linijką, to brałem pod uwagę, jak rysowałem ten bieg promieni, to ja brałem pod uwagę, żeby i przedłużenie
żeby przedłużenie tego promienia szło przez F. Tak samo przedłużenie tego promienia, jak rysowałem, patrzyłem, żeby szło przez F. Ten też, jak tutaj rysowałem go, no spoko, narysowałem go tam, ale patrzyłem, żeby przechodziło przez F. I tak samo ten. Jak rysowałem ten, to też patrzyłem, żeby przechodził przez F. One wszystkie będą przechodzić przez F. Przedłużenia tych promieni są załamane w jednym punkcie i ten punkt nazywa się ogniskiem pozornym soczewki. I takie samo ognisko pozorne, takie samo ognisko występuje po drugiej stronie soczewki. I teraz jako podsumowanie tej części jest napisane, że dużo uczniów ma kłopoty z rozróżnieniem soczewki wklęsło-wypukła to jest ta. Wklęsło-wypukła. Dużo uczniów myli wklęsło-wypukłą z wypukło-wklęsłą. Jaka jest technika zapamiętania? Czyli widzicie, kolejność ma znaczenie, jak napiszesz. Jak powiesz wklęsło-wypukła, dlatego niektórzy fizycy by się przyczepili. Jak napiszesz wklęsło-wypukła, to masz na myśli tą. Wklęsło-wypukła. Jak napiszesz wypukło-wklęsła, to masz na myśli tą. Jak rozróżnicie wszystkie soczewki, które są najgrubsze w środkowej części i skupiają promienie świetlne, na końcu swojej nazwy będą miały słowo wypukła. Dlatego ta nazywała się wklęsło wypukła. Czyli jeszcze raz, wszystkie soczewki, które będą grube, no ona jest tutaj gruba, jest w środku. Ta jest trochę cieńsza, to nawet trochę widać. Tu jest na przykład jedna kropka długości, a tu jest półtorej kropki długości. Wszystkie, które będą grube w środkowej części, lub inaczej, wszystkie, które będą skupiały promienie świetlne, mają na końcu nazwy słowo wypukła. A wszystkie soczewki, które są najcieńsze w środkowej części, ta jest najcieńsza w środkowej części, lub inaczej, jest ona soczewką rozpraszającą, czyli tworzy wiązkę promieni rozbieżnych, taka zawsze będzie miała na końcu słowo wklęsła. Czyli jak będzie chuda w środku, to możecie pamiętać, że na końcu będzie słowo wklęsła. Jak będzie gruba, to będzie na końcu słowo wypukła. Czyli to było wklęsło wypukła, a to było wypukło wklęsła. I taka jest różnica pomiędzy nimi. Czyli podsumowując, możemy wyróżnić soczewki, które są wypukłe. One będą grube w środku. To były tamte. One są grube w środku. I możemy wyróżnić soczewki wklęsłe, które będą najcieńsze w środku. Tutaj akurat za troszeczkę za gruby rysunek wyszedł. Pamiętajcie, że w powietrzu wiązka promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę wypukłą, czyli skupiającą, wiązka tych promieni równoległych przechodzi w jednym punkcie, który się nazywa ogniskiem soczewki, a jak przechodzi przez wklęsłą soczewkę, czyli inaczej rozpraszającą, to ona tworzy wiązkę promieni rozbieżnych. No i soczewki są scharakteryzowane poprzez oś optyczną. Oś optyczna to jest po prostu prosta, która jest poprowadzona przez środki krzywizny. Tutaj też była oś optyczna. Ona zawsze przechodzi przez środki. Tutaj też był środek okręgu. Po prostu przechodzi przez środki krzywizny okręgów. I teraz co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że jest coś takiego jak ogniskowa. F małe. Jest to po prostu odległość ogniska od środka soczewki. Tu jest środek soczewki. I tu jest ognisko. Odległość odtąd dotąd nazywa się ogniskową. Zdolność skupiająca to jest Z. I taki wzór jest na Z. Czyli to jest po prostu odwrotność ogniskowej. Zdolność skupiającą podaje się w dioptriach. A jedna dioptria to jest inaczej 1 przez metr.
Jeżeli będziemy mieli do czynienia z soczewkami wklęsłymi, które będą miały ogniska pozorne, to F będzie wychodzić ujemne, F będzie ujemne. Jak jest ujemne, to się pisze, że F jest mniejsze od zera. Taka soczewka będzie miała zdolność skupiającą ujemną. Zdolność skupiająca będzie na przykład minus 1 dioptria albo minus 2 dioptrie. To jest istotne, czyli zapamiętajcie, że soczewki rozpraszające, które mają ogniska pozorne, będą miały ogniskową ujemną i zdolność skupiająca również będzie ujemna, a soczewki skupiające, które mają ogniska rzeczywiste, będą miały zdolność skupiającą dodatnią. Dobra, i teraz przejdziemy do konstrukcji obrazów. Zanim natomiast zacznę rysować te konstrukcje obrazów, pamiętajcie, że za pomocą soczewki, podobnie jak za pomocą zwierciadła kulistego, można otrzymywać różne świecące przedmioty, w sensie obrazy takich przedmiotów. No i oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem przy zwierciadłach, te obrazy mogą być... Zaraz Wam pokażę. One mogą być... Będziecie mieli do wyboru. Tutaj nie. Gdzie to pisałem? O tu. Będziecie mieć do wyboru na przykład, że może powstać obraz rzeczywisty albo pozorny. Może powstać prosty albo odwrócony. Powiększony takich samych rozmiarów albo pomniejszony, więc jak w zwierciadłach mieliście do wyboru, jakie będą obrazy, w soczewkach również będziecie mieli do wyboru, jakie to będą obrazy. Więc przepiszę sobie to na kartkę. OK, przepisałem. Będę to oczywiście przeklejał, ale mamy takie do wyboru. Tak jak wcześniej czytałem. Obraz rzeczywisty powstanie na ekranie w pewnej odległości od soczewki, po drugiej stronie soczewki, to jest bardzo ważne, ale to zaraz się nauczycie, jak będę rysował. A obraz pozorny powstanie jakby w głębi soczewki. Będziemy mieli wrażenie, że widzimy ten obraz wewnątrz soczewki. Taki obraz będzie się nazywał obrazem pozornym. I tam wskazówka jest istotna, że w przypadku zwierciadeł obraz rzeczywisty tworzony zawsze jest przez promienie odbite, a w przypadku soczewek przez promienie załamane, czyli przechodzące na drugą stronę soczewki. Wtedy będzie obraz rzeczywisty. No dobra, i teraz nauczymy się tworzyć konstrukcję obrazu. Najpierw zajmiemy się soczewkami skupiającymi. Na szczęście soczewki skupiające są fajniejsze do rysowania, bo wystarczy coś takiego narysować. Dobra. Chyba będę tworzył większe rysunki po prostu. Żeby było wyraźnie widać. Czyli to sobie poprawię, żeby było większe. Tutaj nie ma tych dzyndzelków. Ta strzałka tutaj nie istnieje. Dobra. Mamy soczewki skupiające narysowane. To jest przykład soczewek skupiających. Oczywiście narysujmy oś optyczną. Tu. Dobra. Zaznaczmy ogniska, bo to jest ważne. Co cztery kropki będzie ognisko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, cztery. Dwa, cztery. Dwa, cztery. Dobra, mam zaznaczone ogniska. I teraz, zanim zacznę tu rysować, to narysuję Wam coś poglądowego. Rysuję tą soczewkę.
Zaznaczam te ogniskowe, czyli tutaj i tutaj. I co jest istotne, to co tutaj będę rysował, to się, te wszystkie rysunki, które będę rysował, one się nazywają geometryczną konstrukcją obrazu otrzymywanego za pomocą soczewki. I teraz załóżmy, że mamy taki punkt, który świeci. Punkt A. To jest jakiś tam zwykły punkt świecący, który się nazywa A. I on świeci we wszystkie strony. Oczywiście nas będą interesowały wiązki, które będą leciały przez soczewkę. Przez soczewkę, która jest skupiająca. I teraz są trzy możliwości rysowania biegu promieni. No i zaczniemy od takiego pierwszego schematu. Zawsze będziemy potrzebować dwa, czyli będziecie mieli trzy do wyboru, ale musicie wybrać dwa tylko. Dwa wystarczą, można trzy, ale to już byłaby przesada. Jak one powstają? Pierwszy promień można zapamiętać, że będzie biegł równolegle do tej osi. Czyli pierwszy promień biegnie równolegle do tej osi. I zasada jest taka, jak on będzie biegł równolegle do tej osi, to po przejściu przez soczewkę, która będzie go skupiać, on zostanie skupiony na ognisku. Widzicie? Przechodzi przez ognisko. Kolejny sposób, to jest wiązka jakby A. Promień A. Teraz może być promień B. Promień B będzie przechodził przez to ognisko. Jak on przejdzie przez to ognisko, to zasada jest taka, że po przejściu przez taką soczewkę on będzie biegł równolegle do osi optycznej. Czyli tam. Widzicie? Jest równoległy do tego. To jest promień B. Jest jeszcze promień C, który jest najłatwiejszy. Promień C po prostu leci tak. Będzie przechodził przez środek idealnie. Widzicie? Leci przez środek i przechodzi bez zmiany jakby. I zwróćcie uwagę, że wszystkie te trzy promienie przecięły się w jednym punkcie. No, powinno wyjść idealnie w jednym punkcie. W tym punkcie się wszystkie trzy przecięły. I tutaj otrzymam obraz tego przedmiotu, czyli tu był przedmiot świecący, na przykład latarka, i tu ją otrzymam. To można narysować tak, że otrzymałem obraz latarki. No i to się oczywiście nazywał promień C. Ja polecam wybranie tego, że leci równolegle i potem przechodzi tak i leci idealnie przez środek i się przecinają w jednym punkcie. Tutaj nie wyszło idealnie, dlatego że nie miałem kratek i o ile ten troszeczkę prawie dobrze przechodził, no nie przechodzi idealnie przez F, tylko o troszeczkę obok, to ta wiązka za wcześnie tu padała, ona leciała trochę niżej, ona powinna być tu. Tak czy siak, one powinny się idealnie wszystkie te trzy przeciąć w jednym punkcie. Dobra, czyli jak już wiemy, że mamy do wyboru kilka promieni, ja będę wybierał dwa tylko, przystąpimy do rysowania różnych konstrukcji, obrazów. I moim przedmiotem, który będę konstruował obraz, będzie po prostu świecąca strzałka, która najpierw będzie stała na przykład tutaj, czyli pomiędzy tym. Potem będzie stała tutaj. Potem będzie stała trochę dalej. Potem będzie stała jeszcze dalej. Jak tutaj było F, to było 2,1. Tutaj też będzie 2,1. Tutaj będzie O. Zaraz Wam wyjaśnię, o co z tym O chodzi. No O to był środek okręgu. Czyli to oczywiście był poglądowy, tak się rysuje schematycznie. Za każdym razem rysowałem schematycznie soczewkę skupiającą, która oczywiście powstała z tego, że wzięliśmy okręgi, narysowaliśmy, które na przykład tu cyrkiel wbiłem i tu rysowałem okrąg. Ogniskowa to jest połowa promienia tego okręgu. Czyli ogniskowa to jest połowa promienia. No bo promień jest odtąd dotąd. I tu powstawał okrąg. A F jest w połowie po prostu. No i na tym rysunku będę brał strzałkę stojącą tutaj. Powinienem jeszcze wziąć
co będzie, jak będzie stała dalej. Ale to zaraz się tym zajmę. Najwyżej na następnej stronie namaluję. Dobra. Przystąpię najpierw do narysowania tych czterech. Ta strzałka oczywiście ma na przykład jakiś punkt A i punkt B. Ale tak naprawdę z racji tego, że B leży na osi optycznej, wystarczy znaleźć, gdzie powstanie obraz punktu A. Czyli to będzie dosłownie tak jak ten punkcik świecący, który nazwałem A. Ta strzałka cała jest świecąca. Nas interesują oczywiście te dolne i górne, ale dolne jest idealnie leży na osi, więc obraz też powstanie na osi. To będziemy musieli wziąć. Czyli poprowadzimy dwie wiązki z tego punktu A i zobaczymy, gdzie one powstaną i gdzie one się przetną. Dobra, zajmijmy się tą soczewką. Słuchajcie, leci wiązka promieni równoległych i ona po przejściu przez soczewkę przejdzie idealnie przez F. Następnie biorę tą, że lecą przez środek po prostu. No, tutaj nie wyszło już idealnie. Powinno wyjść. O tak. Widzicie? Tu każdy milimetr ma znaczenie. Czyli to nie jest ta, tylko ta. Teraz idealnie przechodzi przez środek. Słuchajcie, one się tutaj nigdzie nie przetną. Ja muszę wziąć ten promień. Ten, który tu poprowadziłem. I przedłużyć go. Ja muszę go przedłużyć. Tam. I ten też muszę wziąć. Wiem, że się mówi wziąć, ale mniejsza o to. Jego też muszę przedłużyć. Tu. Zobaczcie, one się przetną tutaj. One się przetną w tym punkcie. Tu powstanie obraz tej świecącej strzałki. Tutaj będzie B', a tutaj będzie A'. Możecie nazwać, że to jest A1, B1. Nieważne, sami sobie oznaczcie. Czyli tu miałem przedmiot świecący, którym była strzałka świecąca i otrzymałem go tutaj. Po prostu to jest większa strzałka świecąca. Dobra, jakie są cechy tego obrazu? Z racji tego, że on powstał na przecięciu przedłużeń promieni, to nie będzie obraz rzeczywisty, to będzie obraz pozorny. Czyli gdybyśmy patrzyli na soczewkę, widzielibyśmy go jakby wewnątrz soczewki. W taki sposób to działa. Czyli to jest obraz pozorny. No on nie jest prosty. No bo mamy do wyboru prosty albo odwrócony. No on nie jest odwrócony. On jest prosty, co się nazywa inaczej nieodwrócony. No i jaki jest? Jest powiększony. Dobra, wybraliśmy cechy obrazu. Możemy teraz następny narysować. Możemy ten. Słuchajcie, jak tu będzie stał przedmiot, to trzeba ostrożniej rysować, bo teraz tak. Leci wiązka promieni równoległych. Aha, kierunki promieni musicie zaznaczyć. Ten promień leciał w prawo i przeszedł tam. Ten leciał tam i przeszedł tam. A to były pozorne biegi tych promieni. Teraz tu leci tam i przejdzie przez F. A drugi leci tu. Przechodzi idealnie przez środek. I tutaj z racji tego, że one są równoległe do siebie, nigdy się nie przetną ani tu, ani jakbyśmy przedłużyli, to tutaj też się nie przetną. To trzeba bardzo ostrożnie rysować, żebyście się nie pomylili. U mnie wyszło akurat bardzo dobrze. Nigdy się nie przetną, bo to są promienie równoległe do siebie. Czyli tutaj obraz nie powstaje. Teraz namalujmy tą sytuację. Leci promień. Przechodzi przez F, bo jest to soczewka skupiająca. Dobra. I drugi leci tak. Przechodzi idealnie przez środek i przechodzi dalej, bez zmiany. Słuchajcie, one się tu przetną, tylko przedłużę. One się tu przecięły aż. Powinienem dorysować oś optyczną. Tu powstanie ta strzałka świecąca. Tu powstanie jej obraz. Gdybyśmy postawili tutaj jakiś ekran, na przykład kartkę papieru, to na tej kartce papieru pojawiłaby się strzałka odwrócona do góry nogami.
I teraz, jakie są cechy tego obrazu? Jest on rzeczywisty, odwrócony i powiększony. To były cechy tego obrazu. Teraz ten. Jak coś stoi na O, i patrzcie, tutaj było O. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też jest O. Zobaczcie, co się teraz stanie. Puszczam tu wiązkę. Przechodzi idealnie przez F. I puszczam wiązkę. Która leci idealnie przez środek i przychodzi dalej. Patrzcie, tu powstał obraz strzałki. Co z tą strzałką jest? Jakie są cechy? Ona jest takich samych rozmiarów. Jak tu był 1 cm, to tutaj też będzie 1 cm. Ona jest odwrócona i jest rzeczywista, bo powstała przy przecięciu prawdziwego biegu promieni, a nie ich przedłużeń. Pozorny obraz będzie powstawał tylko, jak będziecie mieli przedłużony. I to by było prawie tyle, bo jest jeszcze konstrukcja jedna. Może tutaj zmieszczę, żeby już na drugiej stronie nie tego nie robić. Słuchajcie. Załóżmy, że tu jest F, tu jest O. Tu jest F i tu jest O. Umieszczę przedmiot dalej niż O. Tego nie rysowałem w żadnym rysunku. To było tutaj, pomiędzy F. Tu było O. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj byłoby O. Tu by było O. Czyli ten przedmiot stał pomiędzy F-em a soczewką. Ten stał idealnie na F, ten stał troszeczkę dalej, ale bliżej niż O. Ten stał na O, a teraz ten będzie stał dalej niż O. To, co tutaj realizuję, to zaraz Wam powiem, jak to się oznacza fizycznie. Najpierw narysuję bieg. Lecą promienie i one przejdą równolegle. W sensie one przejdą przez F. Dobra, a drugi przychodzi bez zmiany. Jeżeli nie popełniłem błędu, a to był rysunek na szybkiego w miarę narysowany, to tutaj powinien powstać obraz. Tak, i tak się zgadza. Tu powstaje obraz. On jest pomniejszony, odwrócony i rzeczywisty, bo powstał na biegu prawdziwych promieni, a nie ich przedłużeń. Czyli tylko tutaj powstał obraz pozorny. Reszta obrazów była rzeczywista. A tutaj w ogóle nie powstał. Dobra, a teraz mówiłem, że podam Wam oznaczenia fizyczne, które się stosuje. Słuchajcie, mamy do wyboru taką symbolikę. Mamy do wyboru 2F, F i nasz X. Nasz x będzie oznaczał odległość naszego przedmiotu, który postawiliśmy. Zobaczcie teraz. Tutaj przedmiot postawiłem przed literką F. Pamiętajcie, że odtąd dotąd jest małe f. Ogniskowa to jest odległość od środka do ogniska. Tutaj odtąd dotąd to jest promień okręgu, bo to zawsze powstawało przy pomocy cyrkla. Jak tutaj jest O, to w połowie zawsze będzie F. I F jest odległe o małe f. I tutaj też będzie małe f. Ale to jest idealnie promień. Skoro F to jest połowa promienia, bo tak mówiłem, zawsze tak jest. F znajduje się w połowie między środkiem a powierzchnią kulistą. Czyli F to jest zawsze połowa promienia. A promień, w takim razie promień, to będzie po prostu 2F. Czyli w symbolice fizycznej nie pisze się, że to jest R,
tylko pisze się 2F. 2F co oznacza? 2F oznacza, że jesteś odtąd dotąd. To jest 2F, to jest po prostu promień. R. Tu będzie też F. I tutaj też będzie F. Ale tego zapisu się nie stosuje, że tutaj jest F. Po prostu tu jest F, a tu jest łącznie 2F. W ten sposób się robi w fizyce. I teraz przedmiot stał tutaj, czyli przedmiot stał w odległości mniejszej niż F. No to się zgadza, on stał w odległości mniejszej niż F. Dobra, tutaj gdzie stoi przedmiot? Tutaj przedmiot stoi idealnie w odległości F. On stoi idealnie w odległości F. Gdzie stoi ten przedmiot? On stał trochę dalej niż F, ale bliżej niż 2F, bo odtąd dotąd jest 2F, odtąd dotąd jest F, czyli ten przedmiot mój stoi pomiędzy 2F i F. To się w ten sposób pisze. Czyli X jest mniejsze niż 2F, ale jest większe niż F. W ten sposób to można przeczytać. To kwestia matematyki. Pamiętajcie, że lewa ręka oznacza znak mniejszości. Czyli F jest mniejsze od X-a, X jest mniejsze od 2F. To się zgadza. Bo X, tutaj jest X. On jest umieszczony trochę dalej niż F, ale trochę bliżej niż 2F. Dobra, to to. Tutaj przedmiot stał idealnie w odległości 2F, czyli mój x to było 2F. Tutaj stałem dalej niż 2F. I przeprowadziłem wszystkie konstrukcje, które moglibyście potrzebować dla soczewek skupiających. No i teraz postaram się analogicznie zrobić wszystkie soczewki rozpraszające, żebyście lepiej zrozumieli. Narysuję oczywiście kilka soczewek rozpraszających. Poczekajcie, narysuję tak, żeby się zmieściło wszystko. To są soczewki rozpraszające. Tak się symbolicznie rysuje, bo one będą rozpraszały. Rysuję oś optyczną. Zaznaczam, gdzie jest F, gdzie jest O. Tutaj też jest F i O. Co trzy kropki tym razem? Dobra, chyba nigdzie błędu nie popełniłem. O tutaj. To są soczewki rozpraszające. Jak powstaje obraz? Znowu będziecie mieli do wyboru. Macie, rysuję soczewkę rozpraszającą. Gdybyście położyli punkt świetlny, jakiś tam. Załóżmy, że tu. Punkt świetlny A. To ten punkt A będzie świecił w ten sposób. Pierwszą już wiecie, że przechodzi idealnie przez środek i przejdzie dalej. To jest najfajniejsze do narysowania. Po prostu jest najłatwiejsze. Drugi sposób. To jest wiązka A. Wiązkę B możecie poprowadzić równolegle do osi. Ale z racji tego, że to jest soczewka rozpraszająca, to on nie poleci przez to F, tylko on poleci gdzieś tam daleko, ale w taki sposób, że przejdzie przez to F. O, przez to. Czyli on poleci tak i tam, bo ta soczewka ma za zadanie go rozproszyć. Czyli on poleci tam, ale gdybym przedłużył go, to jego przedłużenie przechodziłoby idealnie przez F. Drugi sposób jest taki, że w sumie zawsze tylko te dwa stosowałem.
Trzeci sposób chyba jest taki, że powinno przejść przez F. No tutaj akurat nie wystarcza i leci tam. Chociaż nie, czekajcie, to nie powstanie. Nie, lepiej nie rysujmy tam tego. Tak, zostawmy te dwa i tak róbmy. Jedna rzecz, doczytałem, chciałem wam powiedzieć po prostu, żebyście nie uważali, że coś straciliście. To, co tutaj zastosowaliśmy, tą konstrukcję, to jest po prostu powszechnie używana lupa. Lupa, bo przybliża i wydaje nam się, że obraz jest większy. Dobra, wróćmy do soczewek rozpraszających. Znowu narysuję świecącą strzałkę. Najpierw ta świecąca strzałka będzie tutaj. Potem będzie tutaj. Potem będzie tutaj. Za każdym razem ona ma centymetr wysokości. Potem będzie tutaj. A na końcu postaram się narysować sytuację tutaj. W trochę mniejszej skali jeszcze. Czyli co dwie kratki tym razem. Tutaj będzie strzałka. Czyli w odległości większej niż o. Wszystkie konstrukcje znowu przeprowadzę. No i teraz tak. Pierwszy promień leci łatwo, bo przechodzi przez środek. Po prostu. Tam sobie leci przedłużenie. Dobra. A ten jest trochę trudniejszy, bo leci najpierw równolegle do osi optycznej, równolegle do tej osi. I potem ona ma rozproszyć go, więc on poleci gdzieś w górę. Ale w ten sposób, o tak poleci w górę, w ten sposób, że jego przedłużenie przechodziłoby tu, przez to F. I to będzie pierwsza konstrukcja. I obraz, który nam powstał, ten obraz powstał tutaj. Z racji tego, że on powstał na przecięciu przedłużeń, on się nazywa obrazem pozornym. On jest prosty, bo jest w górę skierowany i jest pomniejszony. Teraz, gdybyśmy wzięli tu sytuację, już wiecie, że jak leci równolegle, to potem przeleci w ten sposób, że będzie leciał dalej, ale jego przedłużenie będzie przechodzić przez F. I drugi tak przeleci. Teraz raczej niczego nie zepsułem. One też tutaj się przetną. Czyli znowu są takie same cechy. Jest pomniejszony, pozorny, bo powstał na przecięciu. I prosty. Pozorny, pomniejszony, prosty. Teraz tu. Leci i będzie się rozpraszał, czyli poleci w górę, ale w taki sposób, żeby przedłużenie przechodziło przez F. I drugi rysujemy tam. Znowu powstał, pomniejszony, prosty, pozorny. Tutaj będzie stał. Tu leciała wiązka, tak? Leci równolegle i potem się rozproszy. Tak, że przedłużenie będzie przechodzić przez to. No i druga wiązka leci tam. Znowu powstał taki sam. I tutaj, w sensie nie to do końca, że taki sam, tylko po prostu wciąż te same cechy ma. Ten leci tu. Będzie się rozpraszał, czyli przejdzie tam. W taki sposób, że jego przedłużenie przejdzie przez to. I znowu tam. Widzicie? Zasada jest taka, że w przypadku soczewek rozpraszających zawsze otrzymujemy obraz pozorny, prosty i pomniejszony. No i teraz taka ciekawostka, jak mieliśmy do czynienia z soczewkami, to żeby obraz powstał za każdym razem ostry, no tutaj akurat z racji tego, że to były obrazy pozorne, to pokażę wam obrazy rzeczywiste. Tu był też pozorny, tu był rzeczywisty. Słuchajcie, tu był rzeczywisty. Tu też był rzeczywisty. Czyli gdybym tu położył kartkę papieru,
to na tej kartce papieru powstałaby strzałka. Tutaj w ogóle by nie powstała strzałka, a tutaj kartkę papieru musiałbym postawić tu. Czyli za każdym razem w sumie, w zależności od tego, gdzie stał przedmiot, obraz powstawał gdzie indziej. Albo daleko, albo bliżej, albo w ten sposób. Czyli za każdym razem, aby otrzymać ostre obrazy, zmienialiśmy odległość soczewki od ekranu. No bo powinniśmy, albo można ekran ruszać, albo soczewkę można przesunąć. I wówczas otrzymamy obraz ostry. W przypadku naszego ludzkiego oka, takim ekranem jest siatkówka. No i odległość siatkówki nie można zmienić od oka. Czyli jak mamy siatkówkę, siatkówka jest tutaj. Jest oko. Tu jest soczewka. Tu jest oczywiście te. Nie pamiętam, jak to się nazywa. To jest ciałko szkliste, chyba. Tu jest źrenica. A tutaj jest rogówka, chyba z tego co pamiętam. Nie ma w tego w podręczniku napisanego, ej, bo to nie jest biologia. Tak czy siak, tu jest chyba rogówka albo twardówka. Tu jest źrenica. Gdzieś na pewno jest rogówka, chyba tu. Tu jest twardówka, źrenica, soczewka, no i siatkówka. I ta siatkówka jest w stałej odległości od oka. No i w sumie jej odległości nie możemy korygować. I teraz, no, z racji tego, że to jest ludzkie oko, to przyroda znalazła sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Mamy wokół oka oczywiście mięśnie. I te mięśnie, one są specjalnie tutaj, o tu i tu. Tak czy siak, te mięśnie mogą powodować zmianę grubości soczewki. Te mięśnie mogą ścisnąć soczewkę, czyli ona się jakby spłaszczy, albo mogą zrobić tak, czyli mogą zrobić tak, że oko się zrobi, będzie, albo będzie okrągłe, albo będzie takie, albo będzie takie. Oczywiście przesadziłem specjalnie z tym rysunkiem, bo to niemożliwe, żeby mięsień aż tak skrzywił oko. Ale ten mięsień będzie korygował sobie. Albo no, to będzie bez korekcji mięśniowej. Tutaj mięśnie zrobiły tak, a tu mięsień zrobił tak. Czyli ścisnął w ten sposób. Ta zmiana kształtu soczewki oka w celu uzyskania ostrego obrazu na siatkówce nazywa się akomodacją. Akomodacja, czyli dostosowanie się. Oko będzie się próbowało dostosować, żebyśmy widzieli wyraźnie. Więc gdyby było pytanie, co to jest akomodacja, to jest zdolność do zmiany kształtu soczewki oka w celu uzyskania ostrego obrazu na siatkówce. Oko oczywiście może działać w nieprawidłowy sposób i wtedy pojawiają się różne wady wzroku, na przykład najczęstsze z nich to krótkowzroczność albo dalekowzroczność. Krótkowzroczność wygląda w ten sposób. To jest normalna gałka. I jak padają promienie świetlne na soczewkę, tu jest soczewka. Jak padają promienie świetlne, to one powstają idealnie tutaj. No troszeczkę o tutaj. W jednym punkcie się spotykają. To jest prawidłowo działające oko. Jak będzie krótkowic, to krótkowic ma trochę bardziej spłaszczone oko. Oczywiście tu było idealnie okrągłe, tu jest trochę bardziej spłaszczone w ten sposób. Tu jest soczewka. I teraz tu sobie lecą promienie. I one powstają, trochę za wcześnie się przecinają. Za wcześnie się przecięły. Nie przecięły się na siatkówce, tylko przecięły się przed nią. Dlatego jest, one się zbyt wcześnie przecięły, czyli jakby za krótkie są. To jest krótkowic, a dalekowic ma w ten sposób oko. Oczywiście to znowu jest rysunek poglądowy, bo to nie jest aż tak mocno spłaszczone.
One jest w ten sposób zrobione. I tutaj, jakby leciał promień, to on by się przeciął gdzieś tu. Czyli za daleko. I to jest właśnie dalekowid. Czyli w zdrowym oku powinno się przecinać idealnie na siatkówce, żebyśmy widzieli ostry obraz. U krótkowidza za wcześnie powstaje, u dalekowidza za daleko. Czyli krótkowidz ma spłaszczoną, sorry, on ma wydłużoną gałkę oczną i jej nie da rady, mięśnie nie dadzą rady wystarczająco jej spłaszczyć. A dalekowidz ma zbyt mocno spłaszczoną gałkę oczną ma. No i tutaj w tym wypadku nie jesteśmy w stanie, te mięśnie też nie są w stanie skorygować, więc musimy sobie pomóc okularami. Zakładamy tutaj okulary. Czyli tu jest krótkowidz. Zakładamy okulary rozpraszające. Bo one, jak ta wiązka leci, one mają za zadanie troszeczkę rozproszyć. O tu. Czyli ta wiązka leci i się rozprasza o tam. Widzicie? Jest lekko rozproszona. Leciała równolegle i leci tam. Tutaj leci tak i leci tam. I teraz dzięki temu, że one poleciały trochę bardziej w skrajne punkty, to im uda się spotkać idealnie na siatkówce, jak są dobrze okulary dobrane. Dalekowidz natomiast musi zastosować soczewkę skupiającą, bo ona za zadanie ma skupić te promienie, które lecą. Czyli patrzcie, o, te promienie lecą tak i ona skupia je trochę bliżej. O tu. Czyli ona wzięła w dół jakby te promienie i teraz z racji tego, że one trafiają na siatkówkę, na soczewkę, to tu poleci ten, a tu poleci ten. I one idealnie spotkają się na siatkówce. Czyli okulary dla dalekowidza muszą być skupiające, a okulary dla krótkowidza muszą być rozpraszające. Rozpraszające to tak zwane minusy. Na przykład minus jedna dioptria albo minus dwie dioptrie. A dla dalekowidza jest soczewka skupiająca. Ona ma plus dwie dioptrie albo plus jedną dioptrię. Może mieć więcej albo mniej. Zależy jak mocne okulary musimy zastosować. Przypomnę tylko, że soczewka skupiająca jest najszersza. Może wyglądać w ten sposób. I to są tak zwane denka. Niektórzy mają takie bardzo duże okulary. I to się mówi, że ma denka od słoików. No bo to mocno wygląda, jak jest soczewka skupiająca. Soczewek skupiających nie trzeba nosić na co dzień. Je się ubiera generalnie do czegoś, co będziemy wykonywali na bliski dystans. No bo jesteś dalekowidzem, więc dobrze widzisz daleko, ale źle widzisz z bliska. Czyli musisz zastosować soczewki, jak zaczynasz czytać gazetę. A krótkowidz widzi tylko to, co jest blisko niego, czyli krótko, daleko już nie widzi. Żeby widzieć daleko, musi założyć soczewki rozpraszające, czyli popularne minusy. Pamiętajcie, że obraz rzeczywisty widzimy na ekranie, a obraz pozorny będziemy widzieli jakby w głębi soczewki. Ok, zróbmy te zadania, które są w podręczniku. Pierwsze ze strony 205. Słuchajcie, tam jest tak. Oświetlony przedmiot o wysokości 2 cm umieszczony przed soczewką w odległości 18 cm. Na ekranie otrzymano obraz odwrócony o wysokości 1 cm. Posłuż się twierdzeniem Thalesa, by policzyć, w jakiej odległości od soczewki powstał obraz. Słuchajcie, tam nie jest powiedziane, jaka to jest soczewka, ale jedna rzecz jest. Nieważne, jaka to jest soczewka, tu jest jakaś soczewka. Ważne jest to, że jest powiedziane, że przedmiot miał wysokość 2 cm. To jest 2 cm. I że stał on w odległości 18 cm od soczewki. Czyli tu jest 18 cm. No i jest powiedziane, że na ekranie... właśnie.
Skoro otrzymaliśmy coś na ekranie, to musi być soczewka skupiająca. Bo w soczewce rozpraszającej nigdy nie powstawało na ekranie, tylko powstawało jakby w głębi soczewki. Więc mamy do czynienia z soczewką skupiającą. I gdzieś tam na ekranie, nieważne, powstał obraz o wysokości 1 cm. Która to może być sytuacja z tych, co narysowałem? To nie. To. Albo to. Czyli w sumie na pewno będzie odwrócony. Tak, na pewno będzie odwrócony. I poprosili, żeby skorzystać z twierdzenia Thalesa. Słuchajcie, twierdzenie Thalesa. Można stwierdzenia Thalesa albo i nie. Tak czy siak. To jest jakaś odległość nieznana. To wiemy, że jest 1 cm. Tu były 2 cm, a tu było 18. Zasada jest prosta. Pewnie wyjdzie, skoro tu jest 1, a tu było 2. Czyli to jest 2 razy mniejsze. To będzie pewnie 2 razy bliżej. Będzie albo w 9 cm. No bo 2 razy dalej. Gdyby było 2 razy dalej, w sumie może być. A nie, bo to był ten sam rozmiar. No tak, będzie bliżej, nie może być dalej. Ale załóżmy, że nie umiemy tego. No i nie wiemy, jaka to jest odległość. A poprosi, żeby znaleźć. Możemy wziąć tak. To do tego jest jak to do tego. Mnożę na krzyż 2 razy x, 18 razy 1. 18 razy 1 to jest 18. Dzielę na 2. 18 na 2 to 9. Wyszło w odległości 9 cm. Powinno się pokazać obliczeniami. I teraz jest jeszcze inne zadanie. Oświetlony przedmiot umieszczono w odległości 30 cm od soczewki skupiającej o zdolności skupiającej 5 dioptrii. Słuchajcie, soczewka skupiająca o zdolności skupiającej 5 dioptrii. Użyj słowa zdolność skupiająca. My wiemy, że wzór na zdolność skupiającą jest taki. Czyli możemy sobie F policzyć. Bo pamiętajcie, że dioptria to jest inaczej. Dioptria to jest 1 przez metr. 1 przez równa się 1 przez f. Mnożę razy f. F leci tu. Dzielę przez 5. I tu będzie oczywiście 1 przez metr. 1 przez 5. I pozbywam się 1 przez metr. Dzielę przez niego. Czyli to będzie 1 piąta. Podzielona na 1 piątą, na 1 przez m, to będzie w metrach. 1 piąta metra to jest inaczej 2 dziesiąte metra. Czyli to jest po prostu, ile to jest centymetrów? 1 piąta, 2 dziesiąte, 2 dziesiąte metra, to jest 20 centymetrów. Czyli dzięki temu, że podali nam zdolność skupiającą, byłem w stanie policzyć ogniskową. A co to jest ogniskowa? No, to jest odległość od soczewki do ogniska. To jest ogniskowa. Czyli tak, z tego, że podali mi dioptrię, policzyłem ogniskową. Powiedzieli, że przedmiot umieszczono w odległości 30 cm od soczewki. Słuchajcie, to była soczewka skupiająca. Tu jest F. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu będzie O. I tutaj też raz, dwa, trzy. No na oko, tu będzie O. Co jest ważne, ogniskowa wyszła 20 cm, a przedmiot jest powiedziane w zadaniu, że umieszczono w odległości 30 cm. Czyli jak tu jest 20 cm, to tutaj też będzie 20 cm, bo razem musi być odtąd dotąd 2F, czyli 40 cm, bo to jest 2F. A my przedmiot umieściliśmy tutaj,
w odległości 30 cm, czyli idealnie w połowie pomiędzy tymi dwoma. Pytają się, jaki obraz uzyskano za pomocą tej soczewki. Już nie będę przeprowadzał konstrukcji, bo prowadziłem konstrukcję wcześniej. Jeżeli umieścimy pomiędzy O i F, to tam powstanie obraz, on będzie rzeczywisty, odwrócony i powiększony. To będą jego cechy. I oni się pytali, jaki obraz uzyskacie. No uzyskacie właśnie ten obraz, o którym przed chwilą powiedziałem. Dobra, to by było na tyle w tym temacie. I teraz ostatni temat. Ostatni temat w tym rozdziale, on nazywa się, że porównujemy fale mechaniczne z falami elektromagnetycznymi. W tym dziale omawialiśmy zjawiska świetlne i poznawaliśmy bliżej właściwości fal elektromagnetycznych, no bo światło jest taką falą. Zaburzenie elektromagnetyczne rozchodzące się w przestrzeni to jest z reguły światło. I teraz z racji tego, że wcześniej omawialiśmy właściwości fal mechanicznych, możemy porównać ze sobą fale mechaniczne z falami elektromagnetycznymi, czyli falami świetlnymi. I teraz, tak jak w podręczniku jest opisane, są pewne kryteria, na podstawie których możemy coś opisać. I teraz tak, fale mechaniczne będę tu pisał. Postaram się jakoś, albo będę pisał, albo będę opowiadał własnymi słowami. Lub troszeczkę korzystał z książki, no nie? A to są fale elektromagnetyczne. Dobra, czyli pamiętajcie, że fale elektromagnetyczne to jest po prostu światło. A fala mechaniczna to możecie kojarzyć, że to będzie dźwięk. No i będziecie mieli takie porównanie dźwięku z właśnie ze światłem. Oczywiście to nie musi być dźwięk. To może być jakiś sznur albo fale wodne. Ale zestawmy najlepiej ze sobą światło i dźwięk. Będą kryteria, na podstawie których będziemy mogli porozróżniać te fale. Ale, tak jak mówię, w większości nie będę pisał, bo macie to zestawione w podręczniku. Ja powiem, co jest istotne. I własnymi jakby słowami postaram się zwięźlej to przedstawić. Słuchajcie, no możemy podać takie kryterium, jakim jest na przykład po prostu przykład. No i mogłoby być polecenie, podaj przykłady fal mechanicznych i fal elektromagnetycznych. Fale mechaniczne, już wiecie, że to może być fala na wodzie. Tu nie będę pisał. Możecie tu napisać fale na wodzie, fale na sprężynie lub sznurze, no bo sznurem też machaliśmy, albo fale akustyczne, czyli dźwięk. To jest przykład fal mechanicznych. A przykładem fal elektromagnetycznych, no jakbyście powiedzieli światło, to ok, ale powinniśmy bardziej szczegółowo napisać. To może być promieniowanie gamma, to może być promieniowanie rentgenowskie X, tak zwane. To może być promieniowanie UV, światło widzialne to może być, promieniowanie podczerwone, mikrofale, fale radiowe. W ten sposób byłoby dokładniej, gdybyście właśnie napisali przykłady fal. Dobra, możemy potem podać ze względu na sposób wytwarzania. Fale mechaniczne wytwarzało się z reguły w ten sposób, że pobudzaliśmy coś do drgań. No machaliśmy na przykład ręką, żeby fala na sznurze się rozchodziła. Sposobem wytwarzania jest po prostu drganie ośrodka, czyli drganie, właściwie to nie ośrodka, tylko drganie źródła fali. I to może być membrana głośnika, która uderza w cząsteczki powietrza. To może być drgnięcie struny, bo struna jak drga, to będzie wydobywał się dźwięk. Czyli sposobem wytworzenia fali mechanicznej jest po prostu pobudzenie do drgań. A sposobem na wytworzenie fali elektromagnetycznej, no to jest troszeczkę bardziej złożone.
To było w temacie 11. Aby wytworzyć falę elektromagnetyczną, to tak naprawdę musimy pobudzać do drgań cząsteczki, na przykład elektrony albo inne naładowane ładunki. I jak one będą drgały z bardzo dużą częstotliwością, to one będą emitować falę elektromagnetyczną w pewnym zakresie, albo widzialnym, albo niewidzialnym. Może to być promieniowanie gamma, które uszkadza skórę. To może być też promieniowanie X. Ale to nie tylko mogą być drgania cząsteczek, to może być też drgania prądu elektrycznego, no bo prąd elektryczny składa się z elektronów, które płyną sobie. Czyli jak prąd elektryczny będzie drgał, na przykład w antenie nadawczej, to powstanie fala radiowa. W ten sposób chodzi o sposób wytwarzania. Jest jeszcze mechanizm rozchodzenia się. Mechanizm rozchodzenia się. No i tak, fala mechaniczna, żeby w ogóle mogła przejść dalej, musiała pobudzać do drgań cząsteczki, które stały obok. Tak samo z dźwiękiem było. Jak membrana uderzyła o cząsteczki powietrza, to te cząsteczki powietrza były miejscowo zagęszczone i one chciały się rozrzedzić, one się rozrzedzały i uderzały inne cząsteczki. Te inne cząsteczki się zderzały na przykład i znowu się chciały rozejść i znowu uderzały w kolegów. Czyli sposobem rozchodzenia się w fali mechanicznej jest po prostu przekazywanie drgań kolejnym porcjom cząstek. A jak się rozchodzi fala elektromagnetyczna? Fala elektromagnetyczna rozchodzi się na zasadzie wzajemnego przenikania się pola magnetycznego i elektrycznego, bo zmienne pole elektryczne powoduje powstanie pola magnetycznego i na odwrót, zmienne pole magnetyczne skutkuje powstaniem pola elektrycznego. Czyli w sumie one nawzajem będą się przenikały, te pola elektryczne i magnetyczne, i nawzajem będą się pobudzały. Bo fala świetlna, to dowiecie się w liceum, ona wygląda tak, że to jest pole elektryczne, a to jest pole magnetyczne. Nie wyszedł mi ten rysunek. Chodzi o to, że jedna leci tak, w takiej płaszczyźnie, a druga leci w takiej płaszczyźnie. One są wzajemnie do siebie prostopadłe, bo się nawzajem pobudzają. Kolejnym sposobem jest miejsce rozchodzenia się. Miejsce rozchodzenia się. Fale mechaniczne rozchodzą się tylko w ośrodkach materialnych, które będą miały w sobie cząstki. Oczywiście te cząstki muszą się na przykład ze sobą zderzać i przekazywać dalej dźwięk. Więc taka fala mechaniczna nie może się rozejść w próżni, bo w próżni nie ma cząsteczek, więc nie ma jak dalej się rozchodzić. Cząsteczki nie będą miały komu przekazać swoich drgań. Natomiast fala elektromagnetyczna, jako miejsce rozchodzenia się, ona rozchodzi się również w próżni. No bo to można nawet dostrzec na filmie tym Gravity, czy jakoś tak, nie pamiętam. W kosmosie widać światło, błyski i tak dalej. Dzięki temu Słońce do nas dociera. Ale w kosmosie jakby coś wybuchło, to nie słyszymy w ogóle dźwięku. Czyli fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni i w materiałach nieprzewodzących prądu elektrycznego. A fale mechaniczne muszą się rozchodzić w ośrodku, który będzie materialnie wykazywał sprężystość. Możemy wyróżnić sposób rozchodzenia się. Sposób rozchodzenia się fal. Fale mechaniczne rozchodzą się w ośrodkach jednorodnych prostoliniowo, ale tak samo fale elektromagnetyczne rozchodzą się w takich ośrodkach. Fale mechaniczne odbijają się od wszelkich przeszkód, a fale elektromagnetyczne będą odbijały się tylko na przykład od metali albo od luster. No dlatego jak mieliśmy zwierciadło i rysowaliśmy bieg promieni, to te promienie się odbijały. Czyli fale elektromagnetyczne odbijają się na metalach i na przykład na lustrach. Oddziaływanie na nasze zmysły, to jest kolejny przykład. Oddziaływanie na zmysły. No to słuchajcie, fale mechaniczne
będziemy odbierali na przykład przy pomocy uszu, no bo będziemy słyszeli dźwięk. Czyli w zakresie od 20 Hz do 20 tysięcy Hz odbierane są jako wrażenie słuchowe. Natomiast fale elektromagnetyczne w pewnym zakresie od 0,4 mikrometrów do 0,7 mikrometrów, bardziej znane jest 400 nanometrów do 700 nanometrów. Właściwie niektórzy podają, że to jest od 350 do 750. Niektórzy podają, że od 400 do 800. Zależy od książki. W tym zakresie nanometrowym albo mikrometrowym, to jest to samo, 0,4 mikrometra to jest to samo co 400 nanometrów. W tym zakresie będziemy widzieli falę jako falę świetlną, którą będziemy mogli dostrzec okiem. Czyli to jest zakres widzialny. Fali podczerwonej nie dostrzeżemy, bo fala podczerwona jest ponad tą wartość, czyli powyżej 700 albo powyżej 800, zależy od podręcznika. Powyżej 700 jest fala podczerwona. Podczerwień ma to do siebie, że ona powoduje rozgrzewanie się ośrodka. A poniżej otrzymamy UV, który powoduje niszczenie naskórka, dlatego w sumie skóra się zabarwia, można dostać raka. Potem jest X-ray, którego nie widzimy, ale prześwietla nam ciało i zatrzymuje się na kościach. Potem jest promieniowanie gamma, które przebija właściwie wszystko i powoduje degradację ośrodka, czyli niszczenie komórek. Można też podać transport energii jako kryterium. Transport energii. Fale mechaniczne przekazują energię mechaniczną kolejnym porcjom cząstek, no bo te cząstki się ze sobą zderzały i przekazywały swoją energię innym i te inne mogły przekazać jeszcze dalej. A fale elektromagnetyczne przekazują, właściwie to się zmienia. Energia elektryczna zmienia się w energię magnetyczną, a magnetyczna zmienia się w elektryczną, bo to jest nawzajem rozchodzące się, jedno pobudza drugie. Kolejnym kryterium, jakie można podać, jest szybkość rozchodzenia się. Szybkość. Fale mechaniczne, w zależności od ośrodka, można podać na przykładzie dźwięku. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 metrów na sekundę. Prędkość na przykład w wodzie wynosi już 1250 metrów na sekundę. To zależy od zasolenia. A prędkość w żelazie wynosi 5000 metrów na sekundę. Dlatego się przykłada ucho do szyn kolejowych, żeby usłyszeć wcześniej pociąg, niż go zobaczymy. Natomiast oczywiście mówimy o tym, że pociąg jest bardzo daleko za zakrętami i nie widzimy pociągu z bardzo daleka wzrokiem naszym. A fale elektromagnetyczne mają prędkość w próżni wynoszącą tyle metrów na sekundę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze jedno. 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Taką prędkość mają. To jest 300 milionów. 300 i 6 zer. 300 milionów metrów na sekundę. Jest to największa prędkość w przyrodzie możliwa do przesyłania informacji za pomocą fal elektromagnetycznych. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z innym ośrodkiem, na przykład z wodą, to prędkość fali elektromagnetycznej, czyli światła w wodzie, jest mniejsza niż prędkość światła. W powietrzu też jest troszeczkę mniejsza niż w próżni, bo to było w próżni. W powietrzu jest prawie bliska temu, co jest w próżni, ale w innych ośrodkach prędkość będzie maleć światła. No i jest jeszcze kryterium takie jak częstotliwość. Chodzi o to, że przy przejściu z jednej, to jest bardzo ważna rzecz, to z tą częstotliwością, bo w liceum zapominają o tym wspomnieć, albo tylko powiedzą jedno i już kończą o tym. Częstotliwość jest tak. Przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, częstotliwość fali nie zmienia się. I na przykład rozchodzący się w powietrzu dźwięk,
który powstał na skutek drgań struny, ma taką samą częstotliwość jak drgania tej struny. Tak samo światło, jak jest światło jednobarwne, to jak one przechodzi z powietrza do wody, ma nadal taką samą częstotliwość, bo częstotliwość to jest własność źródła. Ona zależy tylko od źródła. Oczywiście światło przechodząc z powietrza do wody zmienia się prędkość światła, w wodzie jest mniejsza i to skutkuje tym, że długość fali będzie inna, ale z racji tego, że częstotliwość jest stała, czyli częstotliwość to jest cecha źródła, na przykład mamy laser czerwony, to po załamaniu dalej to będzie wiązka czerwona. Więc barwa światła się nie zmienia, bo ona zależy od częstotliwości. Kolejnym kryterium jest długość fali, która się nazywa lambda. Wzór na długość fali, właściwie wzór na prędkość, to jest taki. Prędkość to jest droga przez czas. Zamiast drogi się pisze długość fali, a zamiast czasu się pisze okres. Można oczywiście zamiast okresu napisać, że mamy lambda razy f, bo częstotliwość, to jest częstotliwość, a to jest okres. Częstotliwość to jest odwrotność okresu. Więc tym wzorem możemy się posługiwać i z tego wzoru możemy policzyć lambdę. Lambda to będzie v przez f, czyli prędkość przez częstotliwość. No i teraz tak. Długość fali to jest droga przebywana przez falę w czasie jednego okresu drgnięcia. Czyli patrzcie, jak macie wykres i fala leci tak, to droga jest wyznaczana w trakcie trwania jednego okresu. Okres, jak tu jest czas, to okres jest na przykład odtąd, dotąd, ale nie musi być odtąd, dotąd, może być odtąd, dotąd. To też jest okres. I to odtąd, dotąd, to by była długość fali po prostu. Od górki do górki albo doliny do doliny. To jest długość fali. Czyli droga przebywana przez falę w czasie jednego okresu drgań. Można też podać kolejne kryterium, tutaj już nie zmieszczę, ale opowiem Wam. Kryterium to jest związek między wielkościami opisującymi falę. Zapamiętajcie ten wzór, który tu wyprowadziłem, bo teraz będę go opisywał. To jest związek pomiędzy wielkościami opisującymi falę. I teraz pamiętajcie, że przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego częstotliwość się nie zmienia, bo częstotliwość zależy od źródła światła. Jedyne, co się w takim razie zmieni, jak przechodzimy do innego ośrodka, to się prędkość zmieni, rozchodzenia się fali. Czyli prędkość się zmieni. Skoro to jest stałe, a prędkość się zmienia, to pociąga za sobą zmianę długości fali. Czyli na fala na przykład nie będzie taka, tylko będzie taka. Albo taka. Pamiętajcie, że barwa zależy od częstotliwości. Najczęściej się podaje barwę w zakresie w próżni albo w powietrzu i wtedy podaje się długość fali na przykład w nanometrach. I kojarzy się, że ej, to jest barwa czerwona. Potem jest pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, fioletowa. Ok, podaje się faktycznie jako długość fali barwę, ale to tylko dlatego, że posługujemy się ośrodkiem na przykład próżnią albo powietrzem. Normalnie długość fali zależy od częstotliwości, która się nie zmienia, bo zależy od źródła światła. I ostatnia rzecz, jakie jest kryterium, ostatnie kryterium to jest znaczenie. Każda z tych fal ma duże znaczenie w życiu człowieka, no bo słyszymy i widzimy. No i to w sumie byłoby całe podsumowanie tego tematu. Dzięki za obejrzenie filmu i zachęcam do subskrypcji. Na razie.